Dzień dobry, proszę Państwa, tematem tego wykładu będą gady, gady Polski, nasza krajowa reptilofauna, ponieważ tym mianem określamy gady, batrachofauna to były płazy, reptilofauna, gady. Łącznie te dwie gromady określa się i to jest najczęściej spotykane określenie mianem herpetofauny. Dlatego w celu wyjaśnienia tego nazewnictwa nomenklatury, która jest używana dosyć zamiennie, tak żebyście Państwo wiedzieli. Może Państwa zdziwić, że ja zamierzam opowiedzieć o wszystkich gadach naszego kraju, występujących w naszym kraju, mimo iż nie wszystkie są związane z wodami, albo są związane w różnym stopniu. Ja nie ukrywam, że gdybym prowadził dla Państwa zajęcia normalnie, bez pośrednictwa sieci, tak się wyrażę, to bym tę prezentację przyciął. Natomiast tak, i dla Państwa, mam nadzieję, będzie to ciekawsze i być może studenci inni będą mogli w jakiś sposób z tego skorzystać. Także przepraszam, ale myślę, że nic się Państwu nie stanie. Wy oczywiście zwróćcie uwagę na te gatunki, które będą bezpośrednio związane z wodami, bezpośrednio związane z ekosystemami przywodnymi. Będę o tym mówił i na rolę w łańcuchach troficznych, na rolę w pełności tych sieci pokarmowej, na znaczenie dla innych organizmów wodnych. Ilustracyjnym przezroczem dla prelekcji o gadach jest zaskroniec. To jest zaskroniec. Zapewne Państwo go poznają ze względu na to, że jest to najpospolitszy w Polsce i wąż, i z gadem to nie wiem, bo może jaszczurka zwinka z nim konkurować tutaj, ale wydaje mi się, że jest dobrą ilustracją, ponieważ będzie przy okazji miał naprawdę większe znaczenie dla ekosystemów wodnych niż się z pozoru wydaje. A więc zaczynamy. Zaczynamy od najstarszych ewolucyjnie gadów i jednocześnie w przypadku naszej reptilofauny najsilniej związanych z wodą. To jest jedyny żółw, bo oczywiście mowa o żółwiach, jedyny żółw, który jest gatunkiem rodzimym dla obszarów Polski, żółw błotny, który zasiedla obszary bagienne, obszary torfowisk niskich, czyli takich, które tworzą się w dolinach rzecznych. To nie jest żółw typowo wodny, tak jak że on sobie będzie swobodnie pływał w jeziorze czy w rzece, ale oczywiście pływać potrafi długo przebywać pod wodą. To jest gatunek, tak można powiedzieć, wodno-błotny. Bardzo ciekawa historia ochrony, bo to był przez wiele lat i dalej tak jest. Gatunek znajdujący się na krawędzi wyginięcia. Były takie okresy, takie momenty w historii, kiedy zastanawiano się, czy jeszcze go mamy w naszej faunie. No, ostatnio na szczęście nieco się odbudowuje. Stwierdzane są nowe stanowiska, także na Mazowszu, więc jest duża szansa. Bardzo interesujący program introdukcji prowadzony w Poleskim Parku Narodowym. Dlatego no, trzeba być optymistą, jeśli chodzi o ten gatunek. Żółwie generalnie są
Ich cechą charakterystyczną jest występowanie dwuklapowego pancerza osłaniającego ciało, składającego się z karapaksu i z plastronu po drugiej stronie. I w tym pancerzu znajdują się jak gdyby tylko otwory na głowę, kończyny i niewielki ogon. Żółw porusza się, no, krocząc na palcach, na pazurach. To dosyć dziwnie wygląda. On nie pełznie, tak jak się wielu wydaje, ale chodzi. Natomiast no, dosyć powoli, jak to żółw. Wszystkie żółwie, a zwłaszcza biorąc pod uwagę przelicznik na wielkość, żółw błotny jest bardzo, bardzo długowieczny. Może żyć do 120 lat, a ma długość około 35 cm maksymalnie. Także to nie jest jakiś gigant, a ponieważ także w tej grupie zwierząt obowiązuje relacja, że im większy, tym bardziej długowieczny. Wyobraźcie sobie Państwo, ile żyją te największe żółwie na świecie, na przykład żółw słoniowy z Galapagos. No, to jest rząd wielkości kilkuset lat. Także pozazdrościć. Ja już bym nawet się chętnie zamienił z tym żółwiem błotnym. Gady są bardzo blisko spokrewnione z ptakami. To jest, no, w zasadzie można powiedzieć, że ptaki, o których powiemy sobie na następnym wykładzie, to takie gady, które są obrośnięte piórami. I te podobieństwa są widoczne w zasadzie w każdej charakterystyce, która będzie dotyczyła przedstawicieli obu gromad. Gady są w przeważającej większości, w zdecydowanej większości, wszystkie gatunki polskie są jajorodne albo jajożyworodne. Żółwie są jajorodne, składają jaja. Składają stosunkowo dużo jaj w stosunku do swojej masy. W kilku transzach, na kilku stanowiskach, zwykle blisko, niedaleko od siebie położonych. Żółw błotny składa, samica żółwia błotnego składa około 80 jaj w jednym cyklu. Natomiast niestety są stosunkowo duże straty w potomstwie, no ale jakoś to się musi opłacać. Po czym generalnie odróżnić jajo gada, ogólnie niekoniecznie żółwia, od jaja ptaka? Jeśli mamy je przed sobą, załóżmy położone na stole, no bo wiadomo, że ponieważ żółwie zagrzebują jaja, no to żaden ptak, poza nogalem, ale u nas nie ma nogali, też nie, jaj nie będzie zagrzebywał. W związku z tym, jeśli odkopiemy jakieś jaja, nie wiem po co, ale to wiadomo, że są to jaja gada. Ale nie wiemy, skąd je wzięliśmy, skąd do nas trafiły i leżą przed nami, proszę mi wybaczyć, dwa jaja. Skąd wiemy, które jest czyje? No w tym momencie poczekałbym na jakąś odpowiedź z sali, ale puste krzesła rzadko odpowiadają. W związku z tym rozumiem, że państwo wiedzą, ale muszę powiedzieć dla tych nielicznych, którzy nie wiedzą. Otóż gdybyśmy dotknęli jaja żółwia, na przykład błotnego, to ono byłoby miękkie. Mięciutkie, ono by się ugięło pod ciężarem palca. Natomiast no, jajo ptaka, jak sami Państwo wiecie, by się nie ugięło, ponieważ jest w wapiennej skorupce. Jaja gadów mają tylko taką osłonkę, jakby pergamin. To jest ta podstawowa różnica. One są miękkie. Żółw błotny jest gatunkiem naturowym, znajdującym się w Czerwonej Księdze. Wciąż jego
status w Polsce jest dosyć niepewny. Na początku tak entuzjastycznie powiedziałem, że on się odbudowuje, ale mimo wszystko powoli w dalszym ciągu jest to gatunek specjalnej troski, najwyższej troski. Także wszystkiego stanowiska powinny podlegać ochronie, i to ochronie czynnej, łącznie z ochroną miejsc składania jaj przez samice. To są miejsca suchsze niż normalny biotop. Natomiast, proszę Państwa, jeśli chodzi o żółwie, obserwujemy. To jest fragment większej całości. W przypadku każdej grupy zwierząt mamy do czynienia z tym niepokojącym zjawiskiem. Sytuację, że gatunki niekoniecznie inwazyjne, gatunki, które są, bo one nie, to nie jest inwazja naturalna, to nie jest naturalna ekspansja, tak jak w przypadku szakala chociażby, tylko gatunki z innych krajów, często odległych, z innych klimatów, przywożone do nas w różnych celach, albo przez turystów, którzy tak sobie po prostu przywiozą żółwia, bo jest fajny, podtrzymają 2 miesiące w terrarium i im się znudzi, to w związku z tym wypuśćmy go gdzieś w krzaki albo nad Wisłę, najczęściej nad Wisłę, bo to tam się kojarzy, że nad Wisłą to będzie fajnie. Albo na przykład były kupowane od przybyszów za wschodniej granicy żółwie greckie, też w tym samym celu, i też się bardzo często nudziły i też je wypuszczano, albo sami przyjeżdżający na jarmark Europa, którzy nie sprzedali tych swoich żółwi, no stwierdzili, że nie będą ich wieźli z powrotem, bo to tam to też wypuszczali. W związku z tym były momenty, kiedy nad Wisłą, na odcinku warszawskim, można było się natknąć na żółwia niemal na każdym spacerze. Na jakimś tym. No, trudno, taka sytuacja, ale zima powinna te żółwie, nieładnie mówiąc, załatwić, no bo one nie są przyzwyczajone do naszych zim. One w ogóle nie zapadają w klasyczny zimowy letarg, tak jak żółw błotny. No więc, żółwie stałocieplne nie są. No więc co? Powinno ich wiosną nie być. A tu nie. Nie wszystkie, ale potrafią nawet te wyjątkowo ciepłolubne gatunki jakoś sobie poradzić. I wciąż możemy spotkać na przykład żółwia iberyjskiego, żółwia greckiego, o którym już wspominałem, oba należą do rodzaju testudo. I to jest w ogóle inna para kaloszy. Żółw czerwonolicy. To jest gatunek z kontynentu amerykańskiego, który inna trochę jest jego historia. Opanowania niektórych rejonów naszego kraju. To już jest dzieło akwarystów. On jest bardzo popularny, był, może teraz trochę mniej, wśród akwarystów, ponieważ przede wszystkim jest bardzo ładny, a po drugie jest szalenie drapieżny i można pokazywać znajomym, można było pokazywać znajomym jego umiejętności. Co ja mam na myśli, mówiąc, że on jest szalenie drapieżny? Otóż żółwie kojarzą nam się z powolnością, prawda? Idzie żółw, sobie kroczy, tak? No i słusznie. Nie kojarzymy żółwia z drapieżcą szybkim jak błyskawica. Niesłusznie. Żółw czerwonolicy potrafi chwycić nagłym takim rzutem, jak gdyby głowy, pyska, rzuconą w powietrze rybę, chwycić ją w dziób. Żółwie też mają dziób. Te rogowe tarcze otaczające otwór gębowy noszą nazwę dzioba. To jest twór analogiczny do dzioba ptaków, też jest wytworem rogowym.
i tę rybę po prostu przeciąć, chwycić, nawet jest, ma tak ostre krawędzie szczęgrzył czerwonolicy, że potrafi taką rybę przeciąć na pół, chwytając. No, po prostu niesamowity spektakl. Nikt by żółwia o coś takiego nie posądzał. No ale historia taka sama. Były popularne, ale przestały być popularne. Ile można patrzeć na żółwia, który przegryza rybki? No, prędzej czy później się znudzi. Co nowego? Może byś coś wymyślił, a on nie, tylko będzie przegryzał. To spadaj żółwiu, niestety. To jest tylko przytyczek do naszego, nie tylko naszego, społeczeństwa, taki brak odpowiedzialności za każde zwierzę, które się w pewien sposób pozbawia wolności, pozbawia kontaktu ze środowiskiem naturalnym. No to ta sama historia. Wypuszczamy żółwie czerwonolice. Myślą, że no, co mnie to obchodzi, zginie, to zginie, ale ja nie będę na to patrzył. A one nie chcą ginąć. I się bardzo dobrze przyzwyczaiły, chyba najlepiej spośród obcych gatunków, do naszych warunków. Ba, są tacy nieliczni herpetolodzy, którzy stoją na stanowisku, że być może się rozmnażają. Mówiąc szczerze, jestem sceptykiem, ale wszystko jest możliwe. W każdym razie jest ich sporo. To zdjęcie zostało zrobione na fontannie w parku w Konstancinie Jeziornej. I tam zawsze w tej sadzawce, to jest duży park vis-a-vis parku zdrojowego, zawsze pływają jakieś żółwie. Ja tam robiąc badania na jeziorce po drugiej stronie zawsze zaglądałem do nich i pewnego dnia naliczyłem 7. One wychodzą na takie kamienne rzeźby, jakieś tam coś wystaje z tego stawu, trudno to nazwać rzeźbą. Albo przysiadają nawet na brzegu fontanny, która jest już w zasadzie poza obrębem tego stawu. Są stosunkowo mało płochliwe. Podobnie, proszę Państwa, zawsze, prawie zawsze, także zimą można spotkać jakieś żółwie czerwonolice w takim kanałku, w fosie kanałku w miasteczku Wilanów w Warszawie. Także jeśli Państwo wytężycie wzrok, zwykle jakiegoś się zobaczy. Cóż, no w takim razie, czy zaliczać je do fauny krajowej? Ten problem dotyczy wszystkich gatunków obcych. No przy okazji ptaków wodnych już to sygnalizuje, powiem więcej na następnym wykładzie, ale to będą znowu amerykańskie kaczki, mandarynka i karolinka. Mandarynka, obie się już zaczęły gnieździć u nas, no więc w zasadzie dlaczego nie? Jeśli żółw czerwonolicy się rozmnaża, a jest takie prawdopodobieństwo, to w zasadzie powinno się go już traktować jako gatunek nasz. Dobrze, przechodzimy do łuskonośnych. Nazwa pochodzi od typowego pokrycia ciała. Ono jest pokryte, dwa razy pokryte, ale trudno. Wiecie Państwo, o co chodzi, osłonięte rogowymi łuskami, będącymi wytworem naskórka. I będziemy tutaj do łuskonośnych zaliczali jaszczurki oraz węże. Jeśli chodzi o jaszczurki, to w zasadzie trudno jest tutaj pokazać jakiś związek z ekosystemami wodnymi. Na przykład ta najpospolitsza w Polsce zwinka, no ona może występować na obszarach lekko podmokłych, związanych z bagniskami. Na przykład jest stosunkowo pospolita w sąsiedztwie Bagna Jacka w Puszczy Kampinoskiej. To jest chyba taka największa znana mi enklawa zwinek w pobliżu ekosystemów podmokłych, ale generalnie to jest gad jednak
ciepłolubny, w związku z tym nie będziemy tutaj na siłę doszukiwać się jakichś związków i jakiegoś znaczenia dla ekosystemów wodnych, ale ważne, żebyście Państwo wiedzieli, że taki gatunek istnieje. Podobnie jaszczurka zielona, Lacerta vivilis, największa z naszych jaszczurek i najrzadsza. Kilkanaście zaledwie stwierdzeń na południu kraju. To zdjęcie też nie jest z Polski, lecz z Czech. Jedyna w Polsce jaszczurka, którą można by określić mianem nadrzewnej, to znaczy ona nie żyje na drzewach gdzieś na jakichś dużych wysokościach, ale spłoszona jako jedyna ucieka na drzewo gdzieś tak na wysokość, ja wiem, pół metra. Można ją spotkać właśnie też w tych niższych partiach pni. Ale również nie jest związana z wodą. Natomiast ta tutaj, jaszczurka żyworodna, Lacerta vivipara, ona nie jest żyworodna sensu stricto. Ta nazwa jest troszeczkę błędna, ona jest jajo żyworodna, to znaczy są jaja, tylko że do wyklucia się młodych następuje jeszcze w drogach rodnych samicy, więc na zewnątrz zjawiają się już takie małe jaszczurki, czarne, całe czarne są, to jest ciekawe. I proszę Państwa, jaszczurki żywowodne są najbardziej, jeśli chodzi o jaszczurki u nas, związane właśnie z obszarami podmokłymi, najbliżej bagnisk, najbliżej moczarów. Też nie jest to gatunek wodny. Także jeśli Państwo o nim zapomnicie, to się naprawdę nic nie stanie. Ale tylko tak dla waszej informacji, no, jeśli mielibyśmy szukać jaszczurki, która jest najbardziej związana z wodami, to chyba właśnie żyworodna. To jest nowy nabytek w cudzysłowie w herpetofaunie, w epilofaunie Polski, jaszczurka murowa wskutek ocieplenia klimatu zaczęła aneksję od południa i już ją można zaliczyć do fauny Polski. I wreszcie padalec, jedyna jaszczurka określana mianem beznogiej. On też bywa stwierdzany w pobliżu wód, ale do wód się nie zapuszcza. Jaszczurki to nie są gatunki wodne. I słuchacie Państwo o nich w charakterze bonusu. Jeśli chcecie, możecie sobie później przewinąć ten kawałek, ale wydaje mi się, że to jest wiedza, która się Wam tak czy inaczej przyda. Otóż padalce są nazywane jaszczurkami beznogimi. To nie jest do końca prawda, aczkolwiek rzeczywiście ich kończyny nie są widoczne z zewnątrz. Na pierwszy rzut oka to miejsca, gdzie znajdowały się pasy z kończynami, takie bardzo, bardzo uwstecznione kończyny, można by się tam ich dopatrzeć na siłę, to jest widoczne. Także to utrata kończyn jest rzecz jasna czymś wtórnym przy okazji akurat tego gatunku. I teraz niektórzy herpetologowie wyróżniają dwa gatunki padalców u nas, oprócz zwyczajnego kolchicki. Inni uważają, że są to odmiany barwne tego samego gatunku. Dla nas nie jest to takie istotne. Przypominam tylko, bo często są mylone zwłaszcza przez ludzi nie mających pojęcia o biologii, czy nie państwa, ale tak, żeby się umieli wyjaśnić, po czym można odróżnić padalca od węża, którego jest pokrojem bardzo podobny. Otóż
Wąż pełznie. Wyraźnie porusza się pełznąc, takim spokojnym, ale pewnym ruchem pełznącym. Natomiast padalec, on się będzie tak zwijał i rozwijał, zwijał i rozwijał znacznie raptowniejszymi ściągnięciami, skurczami i rozkurczami całego ciała. To jest bardzo, bardzo dobrze widoczna różnica. Tak jak jaszczurka, takim ruchem, który tylko, że po prostu nie ma kończyn. Natomiast podobnie jak wszystkie inne jaszczurki, ma odruch, ma zdolność do odrzucania ogona. O tym Państwo być może wiedzą, ale pod wpływem silnego stresu niekoniecznie musi być to kontakt fizyczny. Tak się przyjęło, ale wystarczy silny stres, wystarczy bardzo mocno przestraszyć jaszczurkę. Ona odrzuca ogon. Dzięki czemu jest to możliwe? Otóż jeden z kręgów, dziewiąty, ogonowych jest chrzęsny, pozostałe są kostne. Chrzęść jest słabsza, w związku z tym w tym miejscu następuje pęknięcie i ogon zostaje odrzucony. Co więcej, jaszczurka właściwa, zasadnicza, czyli jaszczurka bez ogona, natychmiast później nieruchomieje. Natomiast ogon, który jest bardzo dobrze unerwiony, cały czas się rusza. I drapieżca, bo to jest odruch obronny przed drapieżcą, mechanizm obronny przed drapieżcą, atakuje bardzo często to, co się rusza, czyli ogon. A jaszczurka sobie spokojnie za jakiś czas odejdzie, podczas gdy ten napastnik będzie zajęty ogonem. Bywa, że ogon się później regeneruje. Widać tylko ten ślad po pęknięciu, im dłużej i dłuższy czas mija, tym jest on słabiej widoczny. Regeneruje, czyli odrasta. Można czasami, to jest bardzo rzadkie są takie przypadki, ale można, mnie się zdarzyło kilkakrotnie, bywają sytuacje, kiedy ogon nie zostaje oderwany w całości, impuls był za słaby, kręg nie pękł do końca. Natomiast mechanizm i ten ogon jeszcze jest połączony. Natomiast mechanizm regeneracyjny już się rozpoczął i zaczyna wyrastać drugi. I można zaobserwować, spotkać jaszczurki, które mają takie widlasto rozgałęziające się jak gdyby dwa ogony albo jeden rozdzielony, także padalce. Wygląda to nieco kuriozalnie, ale można się z takim przypadkiem spotkać. No, przechodzimy do węży i od razu zaczynamy od tego, który jest z wodą związany najsilniej. Rzeczywiście dla niego woda jest może nie żywiołem, ale przede wszystkim podmokłe lasy łęgowe, rowy melioracyjne, tam gdzie odbywają się gody żab w kwietniu, w maju, to jest raj dla zaskrońców. One uwielbiają żaby. I właśnie w tych rowach, na miejscach rozrodu żab bardzo, bardzo chętnie żerują, po prostu się nimi opychając. Kiedy były jeszcze normalne zimy i wiosny i po zimie śnieżnej wypełniały się wszystkie rowy, na przykład w Puszczy Kampinoskiej przy drogach wodą po brzegi, tam gromadziły się płazy, można było oglądać dziesiątki, dosłownie dziesiątki zaskrońców, które pływając na te żaby polowały. One w ogóle świetnie pływają, bardzo lubią pływać i często pływają tak po prostu, żeby się przedostać z miejsca na miejsce. Ja pamiętam, że kiedyś prowadziłem obóz dla młodzieży, znaczy prowadziłem część tego obozu nad jeziorem Gopło i na jednej z wycieczek zacząłem im opowiadać o gadach i mówiłem o tym, że właśnie zaskroniec to jest taki gad, który jako jedyny chętnie sam wchodzi do wody i bardzo dobrze pływa. I w tym momencie ja stałem tyłem do jeziora i jakaś dziewczyna, bo to już młodzież taka, a tam coś płynie.
Myślałem, że sobie za przeproszeniem obijają, ale się odwróciłem i rzeczywiście płynął za skroniec. Tak po prostu jak model, jak bym go wynajął tam, żeby mi przepłynął za plecami, ale to się zdarza. Ostatnio podczas obserwacji na rzece Krasce na Mazowszu też widziałem pływającego za skrońca w rzece. Także to jest wąż silnie związany z wodą. Aczkolwiek na ryby nie poluje, w przeciwieństwie do tego tutaj kolegi swojego, też za skrońca. No, sama nazwa będzie wskazywała na to, za skroniec rybołów. Czy on występuje jako naturalny element w faunie Polski, znowu jest dyskusyjne, ale jest przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście, relacji udokumentowanych zdjęciami z jego obserwacji na obszarze Polski, a więc prawdopodobnie też wskutek ocieplenia klimatu, bo jest to gatunek raczej południowy, już można go zaliczyć do naszej herpetofauny, reptilofauny na skutek naturalnej migracji. I rybołów w przeciwieństwie do naszego zaskrońca, do naszego, tego poprzedniego, on spędza mniej więcej 90% całego swojego życia w wodzie, aktywnie polując na ryby. Coś, czego zaskroniec nasz nie robi, stąd nazwa, ryby plus płazy. Także to już jest wąż typowo wodny do uwzględnienia we wszystkich sieciach troficznych, w tych ekosystemach, w których oczywiście będzie spotykany. To są niewielkie zbiorniki wodne, raczej go nie szukajmy w śniardwach, ale wszystkie oczka wodne, właśnie rowy melioracyjne, stawy, to już zdecydowanie tak. Jeszcze jedna rzecz dotycząca zaskrońca zwyczajnego, do której wrócę, o której zapomniałem, a jest dosyć istotna. Proszę Państwa, oba zaskrońce są rzecz jasna niejadowite. Nic nam nie zrobią. Natomiast przestrzegam, chociaż ich skóra w dotyku jest całkiem przyjemna. Nie jest oślizgła, co mówiłem przy okazji płazów, lecz twarda, taka sucha, to jest łuska. Więc kusi, żeby na przykład takiego zaskrońca sobie unieść i na przykład postraszyć jakąś koleżankę. Ja, proszę Państwa, miałem taką historię. W klasie maturalnej poszliśmy w parę osób na wycieczkę z moimi przyjaciółmi, na wycieczkę do Puszczy Kampinoskiej. Kiedyś człowiek miał takie dziwne aktywności. Zamiast łazić po klubach i tak dalej, to się szło do puszczy. Tak, świr kompletny. Ale tak było. Poszliśmy do Puszczy Kampinoskiej i jeden z moich kolegów, zostało mu, bo w tej chwili prowadzi gospodarstwo agroturystyczne na Suwalszczyźnie. Pozdrowienia, jeśli... No nie sądzę, żeby słyszał. W każdym razie, chcąc zaimponować płci przeciwnej, właśnie złapał za skrońca i nim pomachał. Co robi zaskroniec w takiej sytuacji? On wyrzuca z siebie taką maś lepką, która potwornie cuchnie. Ja w tej chwili jestem pozbawiony zmysłu powonienia po wypadku, ale wtedy pamiętam to do tej pory. Naprawdę, to było coś makabrycznego. I efekt był taki, że Bronek, bo miał na imię Bronek, ten dzielny kolega, ma na imię Bronek, przez resztę wycieczki szedł 20 metrów za resztą grupy, ponieważ nikt nie mógł ścierpieć tej woni. Także zaskroniec wcale nie jest taki bezbronny, jak się wydaje, co polecam Państwa uwadze tak na wszelki wypadek. Wąż eskulapa, jedyny nadrzewny u nas, typowo nadrzewny, jedyny dusiciel.
dusiciel, ale cienki bolek, on krzywdy nie zrobi, ale dusi swoje ofiary. Najdłuższy z naszych węży, 2 metry osiąga, ale on z wodami nie ma akurat zupełnie nic wspólnego. Podobnie jak ten pospolity, ale stosunkowo mało znany gniewosz plamisty, nazywany miedzianką. Natomiast żmija zygzakowata, jedyny gatunek węża, który jest jadowity, jest groźny, ponieważ no, dla dorosłego, zdrowego człowieka jego jad nie może być w zasadzie śmiertelny, chyba że mamy do czynienia, jak powiedziałem, zdrowego, chyba że ktoś jest chowy na serce, jest dzieckiem, ma kłopoty z krzepliwością krwi, to wtedy tak, ale nie pamiętam, żeby w ostatnich latach był jakiś przypadek śmiertelny. Niemniej wąż jest jadowity. Wąż jest jadowity i jest związany z jeden z jego ulubionych ekosystemów. On ma kilka ulubionych. Może na przykład bardzo lubi suche wyręby, no, które rzecz jasna suche, podmokłe nie są, nie mają nic wspólnego z wodami, ale bywa spotykany także na torfowiskach wysokich, na bagnach, czyli to już są ekosystemy wodne, a przynajmniej podmokłe. I trzeba na niego naprawdę bardzo, bardzo uważać. Też poluje między innymi na płazy, oczywiście także na gryzonie. Występuje w różnych formach barwnych. Ta najczęściej pokazywana, właśnie której zawdzięcza nazwę gatunkową żmija zygzakowata z takim charakterystycznym zygzakiem, jest stosunkowo rzadko spotykana. Znacznie częstsza jest brązowa albo czarna. Cała czarna. To jest, że tak powiem, podstawa. Natomiast cecha charakterystyczna to jest głowa, która w przeciwieństwie do głowy innych węży ma wyraźnie taki trójkątny kształt, bo gdzieś się muszą tutaj po bokach pomieścić te gruczoły jadowe. W związku z tym głowa jest wyraźnie oddzielona od reszty ciała. Ale jak tam coś syczy tutaj pod nogami, to akurat będziemy patrzyli na głowę. Także żmiję zygzakowatą nie jest to gatunek tak, można powiedzieć, związany z ekosystemami wodnymi, ale na pograniczu, a my musimy się nauczyć tego, żeby patrzeć na mozaikę ekosystemów, także na te siedliska graniczne. Proszę Państwa, zostały nam ptaki i ssaki, to będą dwa kolejne wykłady, które przygotuję jednego dnia i potem przechodzimy do części ćwiczeniowej, która będzie krótsza, ale będzie w nieco innej formie. Ja Państwu to zdążę powiedzieć. Dziękuję serdecznie.